Dzisiaj będziemy otwierać kalendarz adwentowy dla kota Wild Freedom. Tutaj mamy naszą testerkę Emilkę. Także myślę, że możemy zaczynać. Zobaczymy, czy zakup był opłacalny i co tam znajdziemy w środku. Dobra, to lecimy. Okienka ogólnie są nie po kolei. Będziemy otwierać według numerków. Zobaczymy, co się tam znajduje. Co my tu mamy? Jakieś mięsko. Baraninka. Tutaj mamy baraninkę. No, lecimy teraz z dwójeczką. Tutaj mamy kolejne mięsko. Tym razem wołowinę. Kotek zainteresowany. No dostaniesz później. No sobie zjesz. Lecimy dalej. Trójka. Co się znajduje pod trójeczką? Kurczaczek. Serca. Serduszka. No kotek już by chciał otworzyć. Już zainteresowany najbardziej. No to lecimy następne. Trójka. O, płucka. No tu mamy płucka. Czwóreczka, gdzie jest? Piątka. A, teraz piątka, dobra. Mam nadzieję, że mnie będzie dobrze słychać. Ja też mam trubka wołowa. Sześć. Szóstka. O, serduszka z kurczaczka. I teraz siódemka. O, płucka. Znowu płucka. Z baraniny. Ósemka. Też mamy wątróbkę wołową. Tutaj. Tutaj mamy też serduszka z kurczaka. Tu też płucka, baraninki. Tu też wątróbka. Tu też serduszka z kurczaczka. Też mamy wątróbkę. Gdzie teraz? Tutaj. O. Tutaj też serduszka z kurczaczka. Płucka. Wątróbka wołowa. O, z tego co widzę, to się powtarzają.
smaczki. W każdym jest chyba po 4 te kwadraciki. Pucka znowu. Pucka. 20. A tu co tam mamy? Serduszka. Tu też serduszka z kurczaczka. 21. Wątróbka. Też wątróbka wołowa. Kotek ciekawy, co się dzieje. O, też chcę otwierać. Tu też płucka. Wątróbka wołowa. I ostatni. I w ostatnim mamy serduszka z kurczaka. A w sumie to jest z tych serduszek chyba najwięcej. Nie? Się wydaje. Wszystkie otwarte. Już się nie mógł doczekać. Może podsumujmy. Zrobimy podsumowanie, czy jest porówno tych smaczków, czy któregoś jest więcej. To już przegryza, bo torebki. No, każdego jest po 8, czyli jest porówno z każdego ze smaków, tak jakby. Także będziemy jeszcze dawać kotkowi na spróbowanie. No chodź. Chodź, Emilka. Teraz będzie test. Kotek będzie testował. Aha, już zainteresowana. Wrzuciła z powrotem. No, trzeba się poprawić, tak? Musi zmęczyć ofiarę przed spożyciem. Płucko smakuje. No, kotek chyba zadowolony. Także dziękujemy za obejrzenie. Prosimy o wyrozumiałość, ponieważ to nasz pierwszy filmik z unboxingiem. Zachęcam do subskrypcji oraz do komentowania. Chętnie jakieś uwagi odnośnie filmiku. I dziękuję za obejrzenie.